Cześć kochani, z tej strony Karolina, mama in vitro. Za nami pierwszy filmik na kanale mama.invitro i bardzo chciałabym Wam w tym miejscu podziękować za oglądanie, za subskrybowanie i za wszystkie lajki. To dzięki Wam te osoby, które będą szukać pomocy i wsparcia dotyczącego leczenia niepłodności, właśnie tutaj trafią. Dziękuję. W ostatnim filmiku wspominałam, że będziemy rozmawiać o niepłodności immunologicznej, o tym, co to jest niepłodność immunologiczna, o mojej drodze, diagnozie, leczeniu przed i w trakcie ciąży. Więc zaczynamy. Na początek mały quiz. Pierwsze pytanie. Kto z Was marzył kiedyś, nawet jako dziecko, o supermocach? Kto z Was chciał mieć taką moc, która pozwalałaby mu zwalczać wirusy, bakterie, praktycznie nie chorować? No, chyba każdy, szczególnie, wybaczcie, mężczyźni i katar. No to teraz powiem Wam, że ja mam taką supermoc. Nie prosiłam się o nią, absolutnie nie. No i niestety ta supermoc i mój układ odpornościowy przeszkadzają w zajściu w ciążę i w utrzymaniu tej ciąży także. Co to jest niepłodność immunologiczna? Niepłodność immunologiczna to nic innego jak zaburzenia układu odpornościowego, które przeszkadzają nam w zajściu w ciążę lub w utrzymaniu tej ciąży. To jest właśnie mój przypadek. Mój i szacuje się, że od 6 do 12% osób, które starają się o dziecko bez względu na płeć, ponieważ może dotyczyć ona zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Najważniejsza jest diagnoza. Najlepiej wczesna diagnoza, zanim spędzimy lata w klinikach, na badaniach, na zabiegach, które kosztują dużo czasu, nerwów, no i pieniędzy. Ja miałam to szczęście, że trafiłam na fantastyczną panią doktor, pozdrawiam, która zorientowała się dosyć szybko, że tak naprawdę moim problemem może być immunologia. Skierowała mnie na szereg badań, w tym trzy, o których Wam za chwilkę powiem, dzięki którym okazało się, że faktycznie immunologia to też problem. Oczywiście, tak jak każda para, która przechodzi przez proces leczenia niepłodności, wykonaliśmy z mężem szereg badań, szczegółowych badań. Ja oczywiście byłam sprawdzona pod każdym możliwym kątem, moje parametry życiowe również. Natomiast najważniejsze badanie, jak się okazało, to był test CBA. Czym jest badanie CBA? Nieprzypadkowo na profilu na Instagramie wrzuciłam właśnie ten skrót CBA, ponieważ większość z nas w Polsce kojarzy CBA jako służby specjalne. To badanie jest też specjalne, natomiast test CBA, Cytometric Breast Array, polega na sprawdzeniu równowagi cytokin w naszym organizmie. I jeżeli występują jakiekolwiek zaburzenia, może to skutkować niepowodzeniem w zajściu w ciążę oraz utrzymaniem ciąży. Natomiast pamiętajcie, że najważniejsza jest konsultacja u immunologa. Ja mam to ogromne szczęście, że trafiłam do niesamowitego immunologa. Wydaje mi się, że najlepszego w całej Polsce. Pozdrawiam. I to on, sprawdzając moje wyniki, zdiagnozował mnie odpowiednio i oczywiście ustalił plan leczenia. Na czym leczenie polegało? Moje leczenie immunologiczne polegało na serii zastrzyków podskórnych z limfocytów męża. Jak wygląda szczepienie limfocytami partnera? Już mówię. Rano, wcześniej rano, Wasz partner, mąż, przyjeżdża do punktu, w którym wykonywane są właśnie tego typu szczepienia i ma pobieraną krew.
Nie bójcie się, panowie, nie ma tego za dużo, więc bez obaw. Natomiast po kilku godzinach do tego samego punktu przyjeżdża kobieta i ma robioną szczepionkę. Szczepionka wykonywana jest podskórnie, niedomięśniowo, podskórnie. I jest to tak naprawdę zastrzyk na przedramieniu w trzech miejscach na lewej ręce i w trzech miejscach na prawej ręce. Czy boli? Bardzo. Czy szczypie? Bardzo. I oczywiście nie jest zalecane prowadzenie samochodu bezpośrednio po tych szczepieniach, ponieważ mogą Was boleć ręce. Mnie osobiście bardzo bolały, czułam, jakbym je miała strasznie ociężałe, a na dodatek występuje okrutne swędzenie. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy wstrzykiwane są pod skórę limfocyty Waszego partnera, następuje coś w rodzaju reakcji alergicznej. Wasz organizm reaguje oczywiście, Wasz układ odpornościowy staje na wysokości zadania, no i występuje mocne zaczerwienienie. Te miejsca oczywiście bolą, mnie bolały. Nie wiem, jak pozostałe dziewczyny, które przez to przechodziły. Jeżeli którąkolwiek z Was nie bolało, to szacunek. Natomiast po jakimś czasie oczywiście to ustępuje. Tak naprawdę już następnego dnia są tylko zaczerwienione plamy. Lekko Was może swędzić skóra w tych okolicach. I co polecam? Polecam zimne okulary, bardzo zimne, bo drapanie się nic nie daje, wręcz przeciwnie. I tak naprawdę wytrwałość, bo to szczepienie w procesie całego leczenia i przygotowania na przykład do in vitro, to jest taki mały pikuś. Po trzech tygodniach, w moim przypadku, mieliśmy powtórzone to szczepienie i po kolejnych trzech także, czyli mieliśmy trzy serie, co trzy tygodnie, szczepień właśnie z limfocytów mojego męża, po których mieliśmy badanie powtórzone CBA. Po tych 21 dniach otrzymujemy wynik i po raz kolejny konsultujemy go tylko i wyłącznie z naszym lekarzem immunologiem. Wujek Google nie pomaga. Tak naprawdę, jak spróbujecie sobie wpisać w wyszukiwarce jakiekolwiek parametry, które mogłyby Wam pomóc oszacować wynik tego badania, z góry Wam mówię, że nie ma sensu, ponieważ nie znajdziecie niczego, a jeżeli znajdziecie już cokolwiek, to nie będziecie w stanie odczytać tego w prawidłowy sposób, więc szkoda prądu. Zaufajcie lekarzowi. W moim przypadku test CBA oraz szczepienie z limfocytów męża okazały się strzałem w dziesiątkę. Doprowadziły do tego, że mogłam podejść do procedury in vitro i ta procedura in vitro po podaniu dwóch zarodków okazała się ogromnym sukcesem, ponieważ dzięki niej jestem mamą. Jestem mamą naszej cudownej córki. Natomiast w trakcie ciąży, co jest ważne, lekarz immunolog skierował mnie na doszczepienie, czyli musiałam wykonać jeszcze raz 6 zastrzyków, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolesnych, tak jak za pierwszym razem. Ale dzięki temu prawdopodobnie moja ciąża właśnie się utrzymała i mój układ odpornościowy nie walczył już tak bardzo. Natomiast, żeby nie było tak miło i wesoło, to niestety, podchodząc do drugiego transferu in vitro, okazało się po moim poronieniu, że niestety, ale mój układ odpornościowy i wszystkie supermoce wróciły. Wróciły i musieliśmy zrobić bardziej szczegółowe badania, ponieważ test CBA, o tyle o ile sprawdził się idealnie, doskonale za pierwszym razem, tym razem potrzebował wsparcia. Jakie wsparcie mój organizm może jeszcze dostać, żebym zaszła w ciążę i żebym ją przede wszystkim utrzymała? Istnieją dodatkowe dwa badania, które pozwalają
określić w jeszcze bardziej szczegółowy sposób, co się dzieje z naszym organizmem i z naszym układem immunologicznym. Pierwszy test, na który skierował mnie mój immunolog, to test, i teraz długa nazwa, trudna, test mikrocytotoksyczny, tak zwany crossmatch. Crossmatch brzmi jak jakaś aplikacja randkowa, ale nie jest nią. Jest to kolejne badanie, które tak naprawdę sprawdza poziom komórek NK, tych, o których wcześniej wspominałam, natural killers, i w momencie, kiedy jest ich zbyt dużo, no niestety nasze szanse na ciążę i na utrzymanie tej ciąży są coraz mniejsze. Drugie badanie, które wykonałam, to badanie AlloMLR i wykonuje się je również u partnera, natomiast stwierdza ono obecność przeciwciał blokujących. Te przeciwciała blokujące chronią tak naprawdę przed atakiem, niszczeniem przez organizm waszego zarodka. W związku z czym, wykonując te dwa badania, wasz lekarz immunolog może dokładniej zobaczyć, co się tak naprawdę dzieje w waszym organizmie. W moim wypadku test AlloMLR oraz mikrocytotoksyczny crossmatch pokazał, że moja supermoc jest naprawdę super. W związku z tym musieliśmy wprowadzić leczenie, które polegało na podawaniu przez 3 tygodnie leków immunosupresyjnych, które miały za zadanie obniżyć moją odporność. Po 3 tygodniach ponownie trzeba było wykonać test AlloMLR oraz crossmatch. I potrzymałam Was trochę w niepewności, natomiast to, co Wam mogę powiedzieć, to oczywiście to, że staramy się o kolejne dziecko, więc liczę na mnóstwo kciuków w górę i Wasze pozytywne myśli. I na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś więcej o niepłodności immunologicznej. Jeżeli będziecie chcieli, oczywiście zrobię jeszcze jeden filmik o immunologii, o niepłodności immunologicznej i rozszerzę bardziej ten temat. A za tydzień będę opowiadać o procedurze in vitro i czym się różni od inseminacji. Do zobaczenia. Pa!